witajcie na moim kanale. Dawno się nie odzywałem, aż zima nastała. Stoję dzisiaj na Autohofie w Niemczech. Patrzcie. Wolwiczkiem. Tak jak zobaczycie, to jest Autohof. I tak jak tam jest restauracja, prysznice, na tym się płaci na stacji, kosztuje 20 euro. Tam nie wiem, jak inni oglądają w innym kraju, buty tylko wezmę zepnę. Czekajcie. To na pewno nie wiedzą, jak w Polsce te autohofy wyglądają. To jest jeden z takich mniejszych. Te autohofy są płatne. I jeżeli na autostradach, bo w Niemczech jest problem z parkingami, to wtedy miejsca, to wtedy się zjeżdża sobie na te autohofy i się tutaj liczy, że można znaleźć miejsce. A ja idę, o kurde, jaki wiatr wieje, zaraz przystaniemy z boku, żeby nie szumiało. Wiecie, gdzie idę? Tam, w tamte miejsce pójdę, tędy, ponieważ tak jak wam obiecałem, zechcę pokazać wam i sam zobaczyć te muzeum samolotów, które z autostrady widziałem. Powiedziałem, że kiedyś zajdę i wam pokażę. Tak, musiałem wrócić do samochodu, bo zapomniałem maseczki i czapkę wziąłem, bo naprawdę zimno, jakoś chłodno jest, a się wykąpałem, no i naprawdę nie chciałbym, żeby się przeziębić. Ten autohof wygląda stąd tak, zobaczcie. O, zajezdnia autobusowa, coś w moich klimatach, i tak wygląda to miasteczko. A my idziemy do Muzeum Samolotu. Idę, ponieważ powiem wam szczerze, ma padać śnieg za godzinę, no i chciałem jeszcze zdążyć przed tym śniegiem, więc sobie, mówię, się przejdę, poruszać się trochę, bo w tym kabinie człowiek jak cały czas siedzi, to jest ciężko. A tam zobaczcie, jest to Muzeum Samolotów. Na pewno jesteście ciekawi, jak mi się pracuje w nowej pracy. Bardzo fajnie, powiem, jestem bardzo zadowolony. Zarobki to, ja tak jak mówiłem, nie będziemy rozmawiali na temat pieniędzy, bo dżentelmeni nie rozmawiają. Ale są, no, zarąbiste, więc co tu ukryć, no. A pracować jak pracować, wszędzie trzeba. No i chociaż człowiek wie, za jakie pieniądze pracuje. Dlatego ja jestem zadowolony. A jak dalej będzie się toczyło, to czas pokaże. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem, jestem zadowolony. Zobaczcie, wychodzimy do tego muzeum. Ja do środka nie będę wchodził, no bo, powiem wam szczerze, może innym razem, ale tam samochody sportowe. Nie wiem, czy ta kamera ujmie, zobaczcie. Tutaj też jest, ale na pewno kiedyś odwiedzę. Nie mówię, że nie. Nie wiem, jak teraz w sprawie covidowej. O, Tomek się fajnie odbija. Ale grzejemy. Niedaleko tego parkingu. No, zobaczcie. Jaś fasola tu był. O, Concorde się odbija. Taki piękny Concorde. Dwa egzemplarze. I chyba ta, a tamto to jest Tupolew rosyjski. A to chyba ten Concorde. O, nagramy z takiego, z takiej perspektywy. Nie wiem, czy tu ludzie jedni w maskach chodzą, drudzy nie, ale założę na buzie. I to jest właśnie francuski ten chyba Concorde. A to rosyjski. A nie wiem, czy naprawdę, może jestem w błędzie, nie? Ale chyba tak, nawet po budowie silników. Albo dwa takie same, nie wiem. Nie, inne są. Ten i ten. Ale bardzo podobne do siebie. Rosyjski, Tupolew i Concorde. Dobra, zobaczymy, czy można wejść. Tak o sobie pochodzić, pozwiedzać. Ale tak jak widzicie, dochodzimy
dochodzimy sobie do takiego parkingu przy muzeum i zobaczymy. O, tutaj samochód można sobie kupić. Jak zacząłem pracować tutaj w Wyszkowie, to mnie zawsze interesowało tutaj te miejsce. Mówię, że kiedyś jak stanę na autochowie, to sobie przyjdę, no i zwiedzę, a przy okazji i dla was nagram. Więc nie tylko praca jest, ale jest możliwość też tutaj w tej pracy nieraz zwiedzania, nie? Zobaczcie, jakiś taki tutaj fajny samolot zamontowany jest. Muszę uważać, bo zobaczcie, jest przymrozek i się poślizgnąłem na lodzie. Tam jest samolocik. Na pewno tam w środku coś jest, ale nie znam języka, więc się nie będę, nawet nie dogadam, więc nie będę wchodził, więc tylko tak z zewnątrz przyjdę, obejrzę i ten. Tu jest dół samolotu, widać, bo są siłowniki od kół. To jest od przedni, a tutaj tylne. Ale fajne miejsce, powiem. Zarębiste. Pod samolotem samochód stoi. Tutaj też jest coś. Jakiś nieduży samolocik. Tu 134. To jest samolot. A tam jest, może będzie pisało. A, jest tu polew TU-134. To jest ten. Jego waga, długość, wymiary 33 metry długości z 1988 roku. Oście, ale fajny. Od spodu samolot można zobaczyć. Super. A tam to jest, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale tu 144. A dlatego powiem wam szczerze, że wiem, bo troszeczkę nieraz czytałem na internecie i ten Tupolew był Concorde chyba, albo Tupolew ściągnął projekt z niego, tylko że w Tupolewie się dziób automatycznie opuszczał i podnosił. Nie jestem jakimś znawcą, więc się ze mnie nie śmiejcie. A zobaczycie w tym, w Concordzie, o tak, to jest Concorde na 100%, dziób był zamontowany na stałe, taki zagięty do dołu. No widzę tutaj delikatnie końcówka była ruchoma, ale się różni silnikami i wyglądem. Ale silniki miał. Cztery silniki odrzutowe. Prędkość. Nawet tutaj zobaczcie. SSSR. A to jakaś chyba rakieta. USAF. Metador. Metador TM-61. Dobra, idziemy, zobaczymy dalej. To jest taki helikopter. Miał śmigło tutaj i tutaj. Ale zobaczymy, czy jest opisany. Fajnie z odsłony wygląda. Jest. A to jest Boeing Vertol H21 z 54 roku. Silnik 9-cylindrowy.
Zasięg 1400 km. O, stary jakiś ciągnik, traktor. Ale kiedyś ludzie wymyślali. Zobaczcie, tutaj przybliżę, może odczytacie, co jest to. Ale maszynka. Zobaczcie, jak skręcało się nim. To walec, nie traktor, walec. Na łańcuchy. To są walce. Tutaj następne. Parowe. Wszystko parowe sprzęty. Walce. No i następny samolocik. Tam. Tam helikopter. Jest. Tutaj całe muzeum. Tam jest kasa. Kurde, mogłem wziąć pieniążki i pójść. Zaraz zobaczę, co tu pisze. Te samolociki te. A jest, patrzcie, pisze tu polew, tu 144. To jest. Tu 144, tak jak mówiłem. Następny samolot Aera L39 Albatros. Samolocik. Tutaj też jakiś samolot. Podejdziemy, zobaczymy. Niemiecki samolot wojskowy. Fajne miejsce, powiem wam szczerze. Jest Suchoi Su-22. Nie znam się na tym, ale możecie zobaczyć. Su-22. A tutaj Air France Concorde. Tak, to jest ten Concorde. Ale fajnie. Tutaj też jest jakiś, ale powiem szczerze, nie ma opisu jego. Zobaczcie, tam była informacja, że trzeba mieć test na COVID, szczepienie, paszport, żeby wejść do muzeum. I tamtędy się wchodzi. Ale samolociki fajne, tu silniki. Tam też jakiś. Super. A tutaj zobaczcie kokpit samolotu. Silnik jakiś też odrzutowy, ale silniki, katalizatory chyba. Zobaczcie, jak jest. Ale
to też Lufthansa samolot, ale bardzo stary. Niemiecki. Tutaj też jest silnik. Chyba silnik. Tak, silnik śmigłowy. A czy pompki wprowadzające paliwo. I tutaj samolocik. I L18 z 1990 roku. Nie taki stary samolot. Ale nie wiem, zobaczymy, czy to można wejść do niego. Nie. Nie można, bramki są zamknięte. Ale jak ktoś to mówi, można sobie wejść do niego. Taki jakby plac zabaw zrobili dla dzieci. Fajne miejsce powiem. O, zobaczmy z tej perspektywy. I tutaj też jakiś stary samolot wojskowy. Niemiecki. Tutaj to, co lubię. Zobaczcie. Kurczę, amerykański Sherman Panzer z 42 roku. Ale sprzęcik. Ho, ho, ho! Ale jakie uzbrojenie, ja pikole. Zobaczymy, co w środku jest. Zobaczcie, nawet lufa, która została rozerwana. Szermanie, zobaczcie, ile po kulach, po odłamkach. Ja pierdzielę, zobaczcie tutaj. Ale fajne. Ale go ostrzelali. Zobaczcie, i to dziury są. Tutaj nie, ale tutaj zobaczcie, weszła aż do środka. Kula, ja cię kręcę. Ale fajne zrobili. Sherman ostrzelany. Zobaczcie, jakie to musiały. Wiecie, zobaczcie, jakie to jest grube. I zobaczcie, to jest przestrzelone. No, gąsienica uszkodzona, rozerwana. Ale fajne. Dostawał trochę. Tutaj silnik. Ja nie widzę, powiem wam szczerze, ale on dostał pociskiem. Ten Sherman. Tutaj. Zobaczcie, jaką dziurę ma w tym. Był pod ostrzałem. Ja cię kręcę. Ale landrynek. Super. Fajnie, że tu przyszedłem, powiem wam. Z bliska Shermana jeszcze tak nie widziałem. Ale to jest taki autentycznie, jak on wyglądał po strzale. Się włączyła kamera, ale zobaczcie, to jest koło od pociągu parowego, lokomotywy. Tutaj to nie wiem, to chyba jakiś silnik pasowy. No. A tutaj jest wynalazek, zobaczcie. Lokomotywa i dźwig. I zarąbisty dźwig. A tutaj jest autostrada, to zawsze przyjeżdżałem i patrzyłem na te samoloty Concorde.
walce. Już za dużo wam nie pokażę, no ale ile mogę, tyle pokażę i sam zobaczę. Do muzeum nie będę wchodził. O, idziemy na podróż. O, to będzie te samoloty widać. A ten samolot to mi się kojarzy z takiego filmu bardzo stary, Lufthansa, co przywozili. To jest podczas wojny, wojenny samolot. Powiem wam tak, jest tutaj, żeby wejść do muzeum, oprócz zdejmę maseczkę trochę, oprócz zrobienia mienia mającego paszportu, można zrobić sobie test na COVID i wtedy wejść. No ale ja już tego nie będę robił, więc to muzeum tak wyglądało. Ja idę do ciężarówki, wrzucę wam taki krótki filmik, że coś tam się dzieje. Jeszcze raz Concorde. Biały Concorde. Piękny jest, powiem wam szczerze. Nie. 18 metrów długości miał. Pierwsza produkcja była w 1969 roku, a zakończona była po tej katastrofie, lotniczej 31 maja 2003 roku. Macha osiągał prędkość i 2405 km na godzinę. Ja pierdzielę. 62,60 miał długości. Ale maszyn. Szczerze, że jesteśmy przy wyjściu, a bilety kosztują, z tego co widać, 11 euro. Trzeba by było potłumaczyć, tak, etykiet rodzinny, jakieś 6-12, więc... Gdzieś trzeba szykować od 6 do 20 euro. Ostatnie ujęcie z góry. Dobra, chciałbym zakończyć ten film, troszeczkę przemarzłem. Jeżeli wam się podobał, to nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału, bo powiem wam szczerze, że ostatnio jakoś tak te subskrypcje zmalały, może temu, że mało filmów wrzucam. Dawajcie łapkę w górę, bo to mnie motywuje do nagrywania. Zobaczcie, nic nie jeździ. Do nagrywania jakichś filmów i no, tworzenia dla was, żebyście mogli oglądać. Dlatego serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się, ja idę już do kabiny i troszeczkę się ogarnę i będę niedługo wyjeżdżał, wracał do domku.